człowieku. A być może i w tobie jest konflikt. Jeśli nie zostanie on rozwiązany, nigdzie nie może zostać rozwiązany. To jak dwie partie polityczne, które są w tobie, pomiędzy dwiema częściami umysłu. Istnieje bardzo mały pomost. Jeśli ten pomost zostanie zerwany w wyniku jakiegoś wypadku, może wady fizjologicznej czy czegoś innego, twój umysł dzieli się wewnętrznie. Stajesz się dwiema osobami. Niektórzy lekarze nazywają to schizofrenią. Rozdwojeniem osobowości. Jeśli ten pomost zostanie zniszczony, a jest on bardzo delikatny, rozdwoisz się. Będziesz zachowywać się jak dwie różne osoby. Być może rano będziesz bardzo kochający i piękny. Wieczorem natomiast będziesz rozzłoszczony, zupełnie inny. Nie pamiętasz tego, czym i kim byłeś rano. Jasne. Jak możesz pamiętać? Wtedy działał inny umysł. A jedna osoba stała się dwiema. Jak często przydarza się coś takiego w twoim życiu?
może te zmiany nie następują u ciebie w ciągu jednego dnia, ale kilku dni, tygodni, miesięcy. Możesz to jednak zmienić. Możesz odbudować pomost. Kiedy pomost zostanie wzmocniony na tyle, by dwa umysły przestały istnieć jako dwa i połączyły się w jedność, nastąpi integracja. Integracja i krystalizacja. Twojego istnienia. Często będzie to połączenie męskiej, żeńskiej części. Spotkanie yin i yang. Połączenie lewej półkuli umysłu z prawą. Połączenie logiki z nielogiką. Może właśnie nadszedł dla ciebie ten czas. Czas połączenia przeciwieństw. Zamiast mocy przeciwstawiającej się dniu czy ciemności, dławiącej światło, tworzysz jednolitą całość. Nieskończenie przemieniając się w sobie.
spójrz na orła szybującego po niebie. Jest ucieleśnieniem siły i samotności. Popatrz na łabędzia. Zatopionego w powierzchni stawu. Jest ucieleśnieniem przestrzeni i czystości. Płynie spokojnie. Zanurza się w uczuciach. W pełni zadowolony i kompletny w swej doskonałości i pięknie. Jesteś połączeniem orła z łabędziem. Mężczyzny i kobiety. Ognia i wody. Życia i śmierci. Tylko kompletna integracja Twojego umysłu pozwoli Ci prawdziwie to odczuć. Stań się jednym. Nie poszukuj przeciwieństw. Nie koncentruj się na nich. Przeciwieństwa istnieją tylko w Twoim umyśle. A Ty jesteś ich odzwierciedleniem. Tak naprawdę wszystko jest tym samym.
zagłębisz się w naturę każdej rzeczy, jakiej doświadczasz, okaże się, że nie ma przeciwieństw. Wszystko jest jednym. Zintegruj swój umysł, aby to jedno stało się razem z Tobą jednością.